Napisał Michał Dądzik. Zabił, nie zabił i kto kogo zabił. O filmie Zabicie ciotki Grzegorza Królikiewicza. Jurek. Grzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu. Ksiądz. Ale ma urazy. Jurek. No tak, całkiem niedużo, no i bluźniłem Bogu. Ksiądz. Tak mój synu? To wszystko mój synu? Jurek. Od dawna nie jestem zdolny do rozrzewnień na widok jakiegoś kościółka, krzyży, aniołków, dzwonów na anioł pański. Proszę księdza, proszę ojca duchownego, zataiłem jeszcze jeden grzech. Zabiłem człowieka. Ksiądz. Kogo? Jurek. Moją ciotkę. Ksiądz. Synu, to straszny grzech. Jak to było? Kim był Andrzej Bursa, którego utwór zainteresował Grzegorza Królikiewicza na tyle, aby poświęcić mu szósty film fabularny. Janusz Rożko, urodzony tak jak Bursa w 1932 roku, napisał: Mnie podobała się owa nuta ironiczna, sarkastyczna, ten dystans do współczesnego świata, jaki miał już wówczas w wieku dwudziestu paru lat. Nikt z naszego pokolenia nie potrafił tak trafnie, gorzko i z taką znajomością życia pisać jak Andrzej. Nikt nie potrafił wytworzyć w sobie takiego dystansu do otaczającego świata jak on. Z kolei Jerzy Kwiatkowski podkreślał. Bursa rozwijał się nadzwyczaj szybko, z gorączkową niecierpliwością, wizjoner śmiały i sugestywny, choć nie zawsze zdolny opanować własną wyobraźnię jako jeden z pierwszych osiągnął próg nadrealistycznej wrażliwości estetycznej poeta o wrażliwości nadzwyczaj wysublimowanej Zwieńczeniem literackiej drogi Andrzeja Bursy była nieukończona i nieopublikowana za życia mikropowieść Zabicie ciotki w której zawarł szereg zagadnień znanych z jego utworów poetyckich Maciej Chrzanowski napisał Problem martwej perspektywy młodości, jeden z podstawowo ważnych tematów całej twórczości Andrzeja Bursy, motyw pojawiający się w licznych jego wierszach i w niektórych opowiadaniach, w zabiciu ciotki znajduje swą kulminację, zostaje najpełniej i najciekawiej rozwinięty. Śmierć poety oraz buntowniczy nonkonformistyczny charakter jego twórczości stał się zaczynem do powstania legendy Bursy. Nie tylko został obwołany idolem kontestującej młodzieży przez krytykę zaś obdarzony znaczącymi określeniami poeta Przeklęty, kamikadze, kaskader, polski James Dean itp. Grzegorz Królikiewicz, szukając materiału literackiego na film fabularny, myślał m.in. o adaptacji opowiadania And Stanisława Czycza, utworu będącego impresją na temat życia Andrzeja Bursy. To, co mnie fascynowało w Andzie, to sprawa, do czego prowadzi nadużycie wyobraźni. Przecież to, co opowiada w Andzie narrator o swoim przyjacielu i o sobie, jest stworzeniem tak niesamowicie niebezpiecznej sytuacji życiowej iż w końcu prowadzi ona do unicestwienia wyjaśnia reżyser Ostatecznie Królikiewicz zdecydował się na adaptację zabicia ciotki Film oparty na utworze Andrzeja Bursy podobnie jak wcześniej na Wylot i Fort 13 powstał dzięki inspiracji Pani doktor Bronisława Stolarska, wspominał reżyser, powiedziała: Koniecznie musisz przeczytać tę książkę. To jest rzecz dla ciebie. Zacząłem ją wnikliwie penetrować i myślę sobie: Co ta pani miała na myśli, tak mnie namawiając? W grudniu 1981 roku. Za kwotę 25 tysięcy złotych spadkobiercy Andrzeja Bursy, Michał i Ludwika Bursa sprzedali zespołowi filmowemu Aneks reprezentowanemu przez Grzegorza Królikiewicza, kierownika artystycznego oraz Jerzego Niteckiego, szefa produkcji zespołu, prawa do zabicia ciotki. W ramach zawartej umowy syn oraz żona poety zgodzili się na ewentualne przeróbki, przystosowania i uzupełnienia utworu innej osobie według uznania przedsiębiorstwa. Scenariusz filmu na podstawie zabicia ciotki Grzegorz Królikiewicz napisał wspólnie z Krzysztofem Skudzińskim, kierownikiem literackim w zespole Aneks. Efekt prac nie był w pełni zadowalający i o stworzenie kolejnej wersji Królikiewicz zwrócił się do reżysera Henryka Dederki. Powiedział, Królikiewicz, że materiał nie nadaje się do niczego, żebym napisał coś, co można wziąć na plan albo do zatwierdzenia, komentował Dederko. Prace nad adaptacją zabicia ciotki wstrzymało odwołanie Grzegorza Królikiewicza z funkcji kierownika artystycznego aneksu i późniejsze rozwiązanie zespołu. Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy filmu, gdyby nie reżyser Wojciech Jerzy Has, który zdecydował się na jego realizację w kierowanym przez siebie zespole Rondo. Scenariusz nie spotkał się z uznaniem oceniających go recenzentów i dopiero po interwencji u Jerzego Bajdora, Wiceministra kultury i sztuki, projekt filmu pod roboczym tytułem Ciotka skierowano do produkcji w grudniu 1983 roku. Analizując zabicie Ciotki, nie sposób nie omówić związków Grzegorza Królikiewicza z surrealizmem. Henri Breton w manifeście Surrealizmu napisał. Surrealizm opiera się na wierze w nadrzędną rzeczywistość pewnych form skojarzeniowych dotąd lekceważonych, we wszechpotęgę marzenia, w bezinteresowną grę myśli, dąży do ostatecznego zniszczenia wszelkich innych mechanizmów psychologicznych i zajęcia ich miejsca w rozwiązywaniu podstawowych zagadnień życia. Prekursorem i niekwestionowanym twórcą surrealizmu w filmie jest Louis Buñuel, reżyser Psa Andaluzyjskiego 1929 i Złotego Wieku 1930. W obu tych modelowych dziełach surrealizmu istotną rolę odgrywały sny. Jednak Grzegorz Królikiewicz nie był zachwycony wpisaniem zabicia ciotki w poetykę surrealizmu. Jak w Matrycy powtarza się ten rodzaj pomyłki i pomówienia. Owszem wiadomo, że ten utwór jest przylepiony jako replika. To jest rozważanie o hamulcu dla tego typu wolności wewnętrznej, jaką uwielbia surrealizm. W dalszej części wywodu tłumaczył Surrealiści bardzo dokładnie oddzielili to, co realne, od tego, co jest z głębi podświadomości, i nadali temu, co z głębi podświadomości, kształt, powiedziałbym, znobilitowany, kształt, który formułowała funkcja poetycka rozgraniczenie realności i nadrealności. W filmie Zabicie ciotki sama podświadomość i wewnętrzna gra intencji zostaje niejako skompromitowana, bo w moim filmie Przynależy ona do rzeczywistości filmowej, ona się myli z rzeczywistością fizyczną i już w sferze stylu następuje osąd. Po latach od premiery filmu dodał Mój surrealizm w zabiciu ciotki był perwersyjny. Surrealiści robili wszystko, żeby odróżnić jawę od snu, zdegradować rzeczywistość kosztem snu. Mnie natomiast chodzi o osiągnięcie maksymalnego ujednolicenia. W zabiciu ciotki nie znajdziemy niezwykłych, surrealistycznych elementów, zaczerpniętych wprost z poetyki snu. Można jednak wskazać momenty, w których rzeczywistość psychiczna staje się realnością. Speaker z telewizji, spoglądający na bohatera i przemawiając do niego, pojawia się w realnym świecie, obserwując młodzieńca na poczcie, kiedy ten wysyła paczkę ze zwłokami ciotki. Maria Klejdyż. Scena, gdy Jurek, Robert Herubin, jedzie karawanem pogrzebowym wykrzykując – sam uprawię to poletko, a piłką, siekierą, morduje, morduje, jak mawiał stary Goethe – ma swoją kontynuację na komisariacie. Jeden z obecnych na posterunku stróżów prawa podobny jest do autora Fausta – Filmowy Johann Wolfgang Goethe, mimo przebrania w mundur milicjanta, to wcielenie poety z olejnego portretu pędzla Josefa Karla Steilera. Wypowiedziane w pijackim widzie słowa Jurka materializują się. W jednym z ujęć zabicia ciotki w tle widoczne są afisze z wystaw Zbigniewa Warpechowskiego, Hepeningi, akcje performances z lat 1967-1981. Wątek ten powraca w ostatniej scenie filmu. Luisa mówi do Jurka: Coś ty tu wyrabiał! Co znaczą te pudełka w korytarzu aż po sufit? Znów te twoje Hepeningi, te twoje performances. Zezwalam ci, ale zawsze proszę cię zostaw chociaż po sobie porządek. Pytanie zadane bohaterowi jest w rzeczywistości skierowane do widza. Czy historia, którą śledził, oglądając film, nie była performancem? Czyli rodzajem wydarzenia, w którym główną rolę odgrywa artysta, będący zarówno twórcą, jak i tworzywem sztuki? Definicja performensu jest dość migotliwa. A każdy z nowych procederów artystycznych może podważyć wcześniejsze znaczenie tego pojęcia. Jak podkreślał Zbigniew Warpechowski, sztuka performance jest ostatnim etapem sztuki numer jeden, najdalej wysuniętą konsekwencją doświadczeń artystycznych i wiedzy towarzyszącej wszystkim rodzajom sztuki. Jest nie tyle uwieńczeniem sztuki, Ile raczej sublimacją istoty artystycznego powołania i tym samym negacją wszelkich wybujałości narosłych na drodze po drodze artystycznych uwikłań, uzależnień, sprzężeń, uległości, słabości, ustępstw, którymi żywi się świat sztuki zamiast sztuki. Na czym polegał performance w zabiciu ciotki? Grzegorz Królikiewicz wyjaśnił to następująco. Ten młody człowiek, który okazuje się artystą, myśli sobie tak. Skoro ja pomyślałem sobie, żeby ciocię robnąć młotkiem, to od tej pory traktuję to jako rzeczywistość. Co prawda ciocia wyjechała na wczasy dwutygodniowe, ale ja przez ten czas wiem, że ciało cioci leży koło kuchenki, że muszę ją teraz schować przed publicznością. Dodał, otóż Jurek jest szczególnego rodzaju performerem który robi swoim kosztem, ze swoim udziałem, performance niespotykany, dlatego że on jest performerem i jednocześnie jednoosobową widownią. Podstawowym poziomem filmowego performance'u w zabiciu ciotki jest zatem sytuacja, w której bohater traktuje zbrodnię dokonaną w myślach jako fakt. Jurek inscenizuje własną wersję zbrodni i kary. Dostojewski napisał powieść o zbrodniczym czynie, a tu tematem jest zbrodnicza myśl. W kontekście performensu tworzonego przez bohatera warto zwrócić uwagę na jego personalia. Na nadawanej paczce oraz na uczelnianym indeksie widnie imię i nazwisko Jerzy Robert Herubin. Robert Franciszek Herubin to przecież aktor odgrywający rolę Jurka. Herubin był także artystą. Zajmował się malarstwem, ale i bardziej nowoczesnymi formami sztuki. Być może pomysł na jurka performera wziął się od mojej osoby, bo ja byłem wtedy performerem. Miałem w Warszawie kilka performensów. To się odbywało w prywatnej pracowni u pani Jarosińskiej. Przychodzili tam tacy goście jak Henryk Starzewski. Wyjaśniał. Czy zatem zabicie ciotki można traktować jako swoiście pojmowany filmowy performance? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zastanowić się, jak Królikiewicz kreuje filmową rzeczywistość. W zabiciu ciotki nie pojawia się żadna postać zbudowana w opozycji do głównego bohatera. Widz skazany jest na utożsamianie się z przestępcą i jego próbami zatarcia śladów mordu. Królikiewicz Choć korzysta z fabularnych klisz kina gatunku, nie spełnia zasad filmu stylu zerowego. Zabicie ciotki nie jest jednoznaczne i zrozumiałe, realistyczne i obiektywne, ani przezroczyste formalnie. To, co łączy ten obraz z kinem gatunku, to świadome oddziaływanie na emocje. Grzegorz Królikiewicz aż do finału filmu steruje reakcjami widza, wykorzystując konwencję kina gatunków. Bohater stara się ukryć swoją zbrodnię, czuje się osaczony, obawia się demaskacji i aresztowania. Twórca posługuje się też chwytami charakterystycznymi dla thrillera czy horroru, na przykład poprzez makijaż babci Jurka Wanda Łuczycka, która swoim wyglądem przypomina żywego trupa tudzież inne dosadne okropności. Kanibalizm, karmienie drapieżników w ogrodzie zoologicznym ludzkim mięsem, dzielenie zwłok ciotki Luizy siekierą itp. Wybijanie odbiorcy z poznawczych nawyków osiąga Królikiewicz na wiele sposobów, na przykład za pomocą nieumotywowanej fabularnie animowanej wstawki Jurek jadący na nartororkach po wstędze Mobiusa, Istotne są też gry z czasem, sprzeczne informacje, zakłócanie chronologii, długość poszczególnych scen. Rytm narracji rozsadzają kontemplacyjne sceny dialogowe. Trwająca ponad 10 minut spowiedź Jurka, czy też równie długa scena wyznania Jurka przed Teresą. Większość wydarzeń rozgrywa się w ciasnej przestrzeni domu Bohatera. To tu następuje domniemane zabójstwo. To tu Jurek usiłuje ukryć dowody ciotkobójstwa. Tu z urlopu wraca Luisa. Mimo, że kamieniczne lokum obserwujemy przez dużą część filmu, zadaniem karkołomnym jest orientacja w jego przestrzeni. W filmie ukazana zostaje poćwiartowana jak zwłoki ciotki rzeczywistość: Łazienka, pokój Jurka, korytarz. Jaki dokładnie ma rozkład mieszkanie w łódzkiej kamienicy, dociec trudno. Efekt dezorientacji uzyskany jest dzięki zdjęciom Krzysztofa Ptaka, który wiele scen kręci z nietypowych perspektyw. Na przykład pionowe ujęcia ukazują rzeczywistość z perspektywy sufitu. Zależało mi, żeby świat tego chłopaka, który przebywa w klaustrofobicznych pomieszczeniach, był organiczny, narzucający się, chodziło o takie przekadrowania, żeby oddać wyobcowanie postaci. Jest to świat wymyślony przez bursę, czy to się dzieje w głowie chłopaka? Zależało nam, aby granice między jawą a snem się zacierały, żeby widz był zdezorientowany, dlatego zostawialiśmy mylne tropy, Wyjaśnia operator. Planom zbyt bliskim, podkreślającym osaczenie bohatera, np. w scenie na poczcie Jurek, nieomal wpada na kamerę, wypatrując śledzących go osób. Towarzyszą ujęcia dezorientujące widza, np. w scenie spotkania z dziką dziewczyną Jolanta Mielech, kadr zasłania przejeżdżający autobus, po chwili ukazane jest tylko zbliżenie gryzącej Jurka bohaterki. Nadmiernie bliskie plany współgrają z charakterystycznymi przekadrowaniami, niektóre ujęcia zostały sfilmowane z większą przestrzenią góry kadru lub wokół bohaterów. Poprzez taki zabieg postacie na zdjęciach są niewielkimi elementami kadru i zyskują nad sobą dodatkową sferę. W scenie próby samobójczej to co ważne, Jurek i ratujący go pies jest mniej widoczny niż to, co nieistotne. Obecne na pierwszym planie doniczki z paprotkami, PRL-owskim kwiatem dekoracyjnym. Świat w zabiciu ciotki ukazany jest w sposób skrajnie subiektywny. Efekt ten wzmacnia zaczerpnięta z muzyki zasada ronda. Powracają różne rzeczy, pomarańczowe paczki, doświadczenia powraca ciotka, wyjaśnia reżyser. Wyrazistą manifestacją zasady ronda jest scena, w której wyrzucone do rzeki przez Jurka i Teresę, Mirosława Zaborowska, paczka ze zwłokami ciotki, wbrew naturze nurt, przywodzi na powrót do bohaterów. To, czego chcą się wyzbyć postacie, powraca do nich, dotyczy to zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Myśl o zbrodni toczy się w tobie jak koło i trwa w powtórzeniach. Mówi do Jurka w trakcie spowiedzi Ksiądz Józef Pieracki. Powracającymi motywami są przedmioty nawiązujące do morderstwa oraz jego potencjalnych konsekwencji. Jurka osaczają kraty. W trakcie spowiedzi na twarzy Jurka widoczny jest cień kraty konfesjonału. Na tle krat pojawiają się postacie w transmisjach telewizyjnych. Przez kraty bohater patrzy w twarz małpy. Za kratami znajdują się drapieżniki w zoo. Bezpośrednimi aluzjami do więzienia, do którego może trafić bohater, są kraty na komisariacie i w więziennej celi. Szczególnie ciekawe jest ujęcie, kiedy chłopak ukazany jest przez kraty w klatce kanarka. Czyż Jurek nie jest człowiekiem uwięzionym w klatce swojej wyobraźni? Czy jego mieszkanie nie pełni roli więzienia? Gdy przyglądamy się śpiewającemu kanarkowi, dostrzegamy pętlę która zamocowana jest w górnej części klatki. Ten nietypowy element wyposażenia stanowić może zapowiedź potencjalnego losu Jurka. Motyw pętli powróci, gdy bohater leży w wannie. Pętle tworzy wąż od prysznica w scenie, w której Jurek panikuje, nie mogąc podołać w podzieleniu zwłok ciotki. Stan osaczenia bohatera podkreśla pokazanie ciotkobójcy pomiędzy dwoma ściskającymi go skrzydłami drzwi. W pomieszczeniu obok widoczny jest katowski sznur z zawiązaną pętlą, jakby oczekujący na skazańca. Powracają też elementy bezpośrednio związane z morderstwem ciotki Luizy, młotek i krew. Ta ostatnia, niczym w przypadku Lady Macbeth, prześladuje bohatera. Na nic zdają się próby spłukania krwawych śladów z ręki Jurka. Krew jest niezbywalnym dowodem winy. Powtarza się też motyw bicia Jurka po twarzy. Najpierw w ataku autoagresji robi to sam bohater, a następnie Teresa, przywołując przykłady powtórzeń nie sposób nie wspomnieć o pojawiających się w filmie ciotkach. Pierwszą z nich jest tytułowa Luisa, która powraca w finale filmu. Druga ciotka to Emilka Krystyna Feldman, która wraz z babcią odwiedza Jurka. Jednak najbardziej enigmatyczną postacią jest ciotka wzywająca Teresę z balkonu. Do jakiego zakonu należysz? Pyta bohater. Trzecia z filmowych ciotek jest jakoby zakonnicą mającą na dziewczynę większy wpływ niż jej matka. Najbardziej tajemniczym z powracających w zabiciu ciotki motywów są piramidy to symetrycznie ustawione błyszczące ostrosłupy mijają w lesie Jurek z Teresą w drodze nad rzekę. Bohaterowie nie zwracają uwagi na ten niecodzienny element, jakby był dla nich niewidoczny lub niewart zainteresowania. Egzemplarz piramidy ma u siebie w domu Jurek. Model z zaznaczonymi kolorowo strefami czerwoną, żółtą i zieloną wisi w pokoju bohatera. Przez pewien czas chłopak trzyma we wnętrzu piramidy głowę, by następnie zapakować ostrosłup do paczki z peruką, domniemanym skalpem zdartym z ciotki. W końcówce filmu paczkę tę odbiera ciotka Luisa, jednak w środku, w miejscu gdzie znajdowała się peruka, widoczny jest ozdobny młotek. Czyżby moc piramidy spowodowała tę niezwykłą transformację? Obecne w zabiciu ciotki, nawiązania do energii wykorzystywanych przez faraonów i starożytnych Egipcjan, są ewokacją zagadnień frapujących wówczas Grzegorza Królikiewicza. Reżyser posiadał niewielki domowy model piramidy. Zbudował także wielką piramidę w ogródku. Odbywały się tam spotkania i narady z filmowymi współpracownikami. Jak pisaliśmy scenopis, wspominał operator Krzysztof Ptak, poszedłem do pracowni Grzegorza. Wisiała tam na sztycy piramida. Grzesiek poprosił, żebym pod nią usiadł, bo będę miał lepsze pomysły. Dał mi drucik do trzymania w ręku, który był połączony z tą piramidą. Coś tam czułem, nie wiem, czy kuracja podziałała, ale pomysły były dobre. Działanie piramidy reżyser testował także w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć. Na ich potrzebę w sali synchronizacyjnej Wydziału Dźwięku Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi studenci Szkoły Filmowej przy pomocy pracowników wytwórni zbudowali replikę piramidy Hopsa, wewnątrz której odbywały się prowadzone przez Grzegorza Królikiewicza zajęcia. W ich trakcie reżyser wyjaśniał, na czym polega oddziaływanie piramidy. Dla niektórych, energia piramidy może być czymś pozytywnym ale dla innych już naładowanych tego typu energią może spowodować nadmiar i mogą powstać u nich ujemne objawy fizjologiczne i psychologiczne mogą się pojawiać mrowienia w kończynach, na karku. W pojemności czaszki możemy odczuć, że wzrosła zawartość płynu w mózgu, jak gdyby się lekko nie mieścił w czaszce. Odczuwać możemy też stan dziwnego rozjaśnienia świadomości w połączeniu z wrażeniem jej zawężenia. Poza tym pojawiać się może takie wrażenie, jak widzenie składu molekularnego powietrza, wrażenie innego upływu czasu. Piramida to konstrukcja w kształcie ostrusłupa prawidłowego. Jej ściany składają się z trójkątów. W przeciwieństwie do piramid, których repliki pojawiają się w filmie, trójkąty tworzone są przez zakrycie części filmowego kadru. Zabieg jest w warstwie obrazu powtarzany kilkukrotnie. W finałowej scenie, poprzez zasłonięcie części telewizora piramidą, powstaje trójkąt ukazany na tle kosmosu. W scenie powrotu ciotki zaś figura pojawia się w lewym górnym rogu kadru dzięki zasłonięciu tej części parasolką Luizy, która też składa się z błyszczących trójkątów. Zasada ronda wedle której w zabiciu ciotki powracają przedmioty zarówno bezpośrednio nawiązujące do zbrodni Jurka, dotyczy i tych, które są emanacją tajemniczych sił i potęgi ludzkiej myśli. Przypomnijmy, że w intencji reżysera cały film to performance Jurka, robiony dla jednego widza, którym jest sam bohater. Otóż ten performance, tak ułożony, w taki wirujący trójkąt, stał się zaczynem formalnym tego filmu. Wyjaśniał Grzegorz Królikiewicz. Zatem o performensie w zabiciu ciotki można mówić przynajmniej w trzech aspektach. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest performance odgrywany przez Jurka, fikcyjną postać ze świata filmu. O tym, że chłopak para się tego typu działalnością, dowiadujemy się od ciotki. Przedmiotami stanowiącymi elementy artystycznego występu są powracające w filmie Paczki i Piramidy. Drugi poziom performensu tworzy fakt przenikania się postaci Jurka z grającym go aktorem. Zbieżne personalia, Robert Herubin przed podjęciem roli w Zabiciu Ciotki zajmował się performensem oraz reżyserem filmu. Warto odnotować, że część z ukazanych w filmie wydarzeń znaleźć można w biografii Grzegorza Królikiewicza. Zapytany w 2017 roku o swoje powinowactwo z filmowym Jurkiem, artysta zaprzeczył, podkreślając, że najważniejsze były dla niego lektury. Przypomnijmy jednak, że przed podjęciem zdania na reżyserię, Królikiewicz studiował, tak samo jak bohater filmu, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. To Królikiewiczowi przytrafiła się historia ukazana w zabiciu ciotki, wyrzucania w trakcie zajęć przez okno studenckiego indeksu przez profesora. Co więcej, podczas studiów pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego artysta mieszkał u swojej matki chrzesnej, Ciotki Ali, w kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 73. Zainspirowana autentycznym doświadczeniem jest też scena, kiedy Ciotka wpada na pomysł uprania bielizny, którą Jurek ma na sobie. Była wspaniała Ciotka Ala ale nie znosiłem kiedy była na wręcz bezwstydna w swojej miłości i trosce o zdrowie naszej wielkiej rodziny i to się znalazło w moim bursie podkreślał filmowiec królikiewicz przyrównywał performance wykonywany przez bohatera filmu do swojego aktu twórczego to jest przecież ten bolesny eksperyment wyjaśniał zabijania rzeczywistości ja muszę tworzyć przywileje dla fikcji, a więc muszę świat realny, rzeczywistość dyskryminować po to, żeby się od niego odbić w wyobraźni. Jest to w gruncie rzeczy piekło mojego doświadczenia twórczego zmetaforyzowane w tej opowieści. Jednocześnie zabicie ciotki jest to i mój powrót do własnej inicjacji, którą dawno temu i ja przeżywałem. Trzecim rodzajem performensu jest więc zatem odczytanie zabicia ciotki jako wyreżyserowanego przez Grzegorza Królkiewicza filmu performensu. Przyczyny dokonanego przez Jurka rzekomego morderstwa są niejasne. Na pytanie księdza dlaczego odpowiada Bo jestem mordercą. Teresie zaś oświadcza. Nie chce się wybraniać, chociażby dlatego, że wcale nie czuje się winny. Trudno te pokrętne wyjaśnienia traktować inaczej niż jako próbę mataczenia przed innymi i samym sobą. Nie ulega wątpliwości, że bohater kocha ciotkę. Jest to równie oczywiste jak fakt, że Luiza kocha Jurka, dając wyraz swego uczucia rodzicielską opieką, jaką roztacza nad młodzieńcem. Od osoby kochanej więcej się wymaga, tłumaczył Królikiewicz, więcej niż od osoby obojętnej – od kochanej cioci wymaga się więc, żeby nie gadała, tylko słuchała wierszy Jurka, i żeby było cicho w czasie, kiedy on je jajeczko, bo w tym czasie właśnie wymyśla wiersz. Osobę kochaną można też zabić, właśnie dlatego, że się od niej wymaga, a ona nie spełnia oczekiwań, rozdrażnia. O ile ciotka traktuje Jurka jak własne dziecko, otaczając go matczyną troskliwością, o tyle stosunek chłopaka do Luizy bliższy jest relacji mąż-żona. Jednak jest to miłość małżeńska niespełniona. Poprzez kulturowe tabu kadzirodztwa Jurek może jedynie pożądliwym wzrokiem śledzić nagie piersi ciotki i opierać się próbom, chyba wbrew sobie, ściągnięcia Majtek przez Luizę niespełniona młodzieńcza żądza daje swój upust w domniemanym zabójstwie opiekunki. Poprzez śmierć ciotka w oczach Jurka zmienia tożsamość, to już niespokrewniona z nim kobieta, to trup, którego można posiąść. Pieczołowite rozbieranie i krojenie zwłok mają zapewnić Jurkowi niemożliwe dotąd spełnienie. Jednakże władza nad martwym ciałem okazuje się iluzoryczna. Walka ze zwłokami przyjmuje coraz bardziej gwałtowny obrót. Jurek rąbie je siekierą, kroi piłą, mieli w maszynce do mięsa, wysyła w paczkach. Działania te nie służą jedynie ukryciu korpus delicti, ale także pozbyciu się dowodu męskiego niepowodzenia. Dla innych pokawałkowane ciało luizy to mięso, w czasach kryzysu produkt deficytowy i pożądany. Gdy Jurek usiłuje nadać zapakowany jak baleron ochłap z ciotki w wychudzonym pracowniku poczty, Krzysztof Kursa, przesyłka wyzwala gwałtowny zwierzęcy głód. Z kolei z manifestacyjną obojętnością paczkę traktuje otyły pocztowiec, całą uwagę poświęcając pożeraniu pokaźnego kawałka kiełbasy. Z włokami Luizy zajadają się jej matka i siostra, zwierzęta w ogrodzie zoologicznym oraz dozorca Zoo Leon Niemczyk. Młodzieńcza potencja i brak spełnienia wyzwala desperackie próby miłosnej realizacji. Jurek nie jest w stanie powstrzymać się od natrętnych skojarzeń, gdy ciotka Emilka przestraszona obecnością zwłok w wannie krzyczy do Jurka – bierz mnie, mówię! – W jakim sensie? – dopytuje się chłopak, na co ciotka pojękując z błogim wyrazem twarzy wtula się w siostrzeńca – w tej chwili Jurek nie jest już potencjalnym partnerem, a staje się rycerzem, obrońcą uciśnionej niewiasty. Nową jakością w życiu Jurka jest poznana w pociągu Teresa. Ta młoda kobieta ma wynagrodzić wcześniejsze nieudane relacje chłopca, to ona powinna mu zapewnić długo wyczekiwane spełnienie. Okres gdy walka z trupem zapełniała pustkę mojego życia już się skończył trupa zastąpiła Teresa. Dziewczyna nie potrafi zaspokoić i zastąpić wszystkich tęsknot. To byłoby morderstwem miłości, przyznaje chłopak. Teresa bardzo szybko okazuje się być tylko substytutem ciotki. Zawód przychodzi po spędzonej wspólnie nocy, dziewczyna głośno chrapie, co odstręcza Jurka do tego stopnia, że chcąc uniknąć widoku wybranki siedzi do niej odwrócony plecami. Zawiedziony fizycznością Teresy, nie jesteś kobietą pruderyjną, postanawia wyznać jej prawdę o dokonanej przez siebie zbrodni, a tym samym wystawić ją na próbę. Dusza dziewczyny wydaje się Jurkowi równie niezadowalająca jak jej ciało, gdyż po chwili wahania Teresa daje się zainfekować złem. Upodamnia się do Jurka nie tylko psychicznie biorąc udział w zbrodni, ale i fizycznie. W scenie spaceru po lesie bohaterowie są bliźniaczo podobni, mają podobne fryzury, są identycznie ubrani. Teresa jako kopia Jurka bez właściwości bezpowrotnie znika z życia bohatera. Jej miejsce zajmuje dzika dziewczyna. Związek z tą postacią zaczyna się od ukąszenia jurka przez dziewczynę. Po raz drugi w podobny sposób sprawdzi ona jego dzielność, wgryzając się w dłoń chłopaka. Pierwsze fizyczne kontakty pary rzutują na ich całą relację. Dzika dziewczyna jest przedstawicielką świata pierwotnych instynktów. Fascynują ją kopulujące i jedzące ludzkie mięso, zwłoki ciotki, tygrysy, lwy oraz jaguary w zoo. Wcześniej Teresa upodobniła się do Jurka, w tym przypadku to bohater zmienia szatę godową, zakładając obcisły czarny, skórzany kombinezon ozdobiony czerwonymi wzorami. W nowym wcieleniu trafia przed klatkę z szympansem, zwierzę bije mu brawo, po czym zdejmuje maskę przeciwgazową, parodiując nieudaną próbę samobójczą Jurka. Źródło erotycznego zainteresowania małpy oraz znajdującego się po drugiej stronie kraty chłopaka jest takie samo. Wzbudzają je kraty z wizerunkami nagich kobiet. Oba samce są w swoich pragnieniach bardzo podobni. O ile jednak u szympansa takie zachowanie jest zgodne z naturą, o tyle reakcje młodzieńca są świadectwem regresu w zwierzęcość. Kolejnym etapem ze zwierzęcenia jest zbliżenie z dziką dziewczyną, które odbywa się wewnątrz wielkiej rury. Po raz kolejny Jurek nie zaznaje spełnienia. To nic, nie przejmuj się, wszystko się uda następnym razem. Pociesza go partnerka, zachęcając do obserwacji korepetycji, jakich wraz z tatą udziela nieudacznikowi. Naruszenie tabu, jakim jest kazirodczy stosunek, dopełnione jest obrazem kanibalizmu. Ojciec dzikiej dziewczyny pożera szczątki ciotki. Dantejskie sceny, których świadkiem jest Jurek, napawają go przerażeniem. Z chwilą, gdy krzyczy „Nie róbcie tego!”, wyrzekając się fantasmagorii swojej wyobraźni, powraca w realny świat. Na dworcu pojawia się ukochana ciotka Luisa i wszystko, co złe, okazuje się złudzeniem. Jurek uznaje, że prawdziwie kocha tylko Ciocie. Grzegorz Królikiewicz złączył miłość Jurka do ciotki z uczuciem Andrzeja Bursy do żony Ludwiki. Zresztą takiego właśnie imienia bohaterki używają jej matka i ciotka Emilka. Jurek zaś zwraca się do ciotki Luisa, co jest nawiązaniem do słynnego poematu Luisa Andrzeja Bursy. Właśnie ten utwór, dedykowany Ludwice, Luizie, deklamuje Jurek w finale filmu. To Luiza sprawczynią tej zbrodni i bredni. Ona szyny i mury zawiązuje w pętle. I czas miecza się spełni, i piorun się spełni, ale piersi Luizy pozostaną piękne. Wykreowanie niezwykłego świata w zabiciu ciotki, w którym obiektywna rzeczywistość przenika z subiektywną, wytworzoną w wyobraźni bohatera udało się reżyserowi filmu na tyle sugestywnie że część widzów zgubiła się grono krytyków uznało że Jurek rzeczywiście zabił ciotkę lub że nie wiadomo czy doszło do zbrodni w 1985 roku w okresie dystrybucji filmu w kinach Mirosław Winiarczyk pisał nie wiem czy zabójstwo ciotki zaistniało tylko w wyobraźni czy też zdarzyło się naprawdę nie jest to ważne wątpliwości wysuwał też Andrzej Kaliszewski. Jego zdaniem wprowadza on film w zdenerwowanie niemożnością znalezienia w pełni jednoznacznej odpowiedzi na pytania czy zabił, czy chciał zabić, czy mu się wszystko zdawało? Wiele lat później podobne emocje targały Tadeuszem lubelskim. Widz do końca nie ma pewności, czy ciotka zostaje naprawdę zabita, co jest denerwujące, denerwujące, ale tym ostrzej wyraża nastrój. Podkreślał w historii kina polskiego. Warto przytoczyć także przykład współczesnej recepcji filmu przez zagranicznego znawcę austriackiego profesora filmoznawstwa Markusa Stiglegera. Według niego, w zabiciu ciotki. Reżyser tworzy tu asocjacyjną panoramę snów lub urojeń młodego mężczyzny, który wyjawia księdzu, że zamordował ciotkę. kiedy ta pojawia się żywa i demaskuje kłamstwo postanawia dokonać tego czynu do kwestii czy zbrodnia wydarzyła się naprawdę Grzegorz Królikiewicz odwoływał się wielokrotnie podczas kolaudacji filmu powiedział. Proszę państwa, jestem w kłopotliwej sytuacji, bo wysłuchałem jakichś opinii zastępczych, jakichś porównań, chociaż zapewniam, że nikogo nie zabiłem i tego też nie zrobił mój bohater. W wywiadzie rzece wyjaśniał. Ale o to właśnie chodzi, żeby doprowadzić widza do absolutnej iluzji i potem jest odkrycie kart przyjeżdża ciotka. A Jurek zaczyna koziołkować z radości, że ciotka żyje, a on nie zgrzeszył. Z kolei, w trakcie monograficznego przeglądu swoich filmów, zapewniał publiczność. Jak pamiętacie Państwo, zakończenie tego filmu: Ciocia wyjechała tylko na wczasy. Przypomnijmy więc raz jeszcze, że ciotka Luiza wraca z wakacji żywa, cała i zdrowa. Zanim jednak to nastąpi, widzowi sugerowane jest, że zbrodnia wydarzyła się naprawdę. Morderstwo jest przestępstwem ściganym zgodnie z prawem. O tym, że zbrodnia musi pociągnąć za sobą karę, wie także Jurek, stąd zaraz po dokonaniu domniemanego zabójstwa usiłuje zatrzeć ślady. W filmie ukazane jest prawo, które funkcjonuje w specyficzny sposób. Jurek jako student Wydziału Prawa, czyli osoba planująca zawodowo zająć się prawem, jest świadkiem, jak profesor myli roczniki i niesprawiedliwie karze studentów drugiego zamiast trzeciego roku. Gdy wykładowca dowiaduje się o pomyłce, nie robi nic, aby za uczynić niesprawiedliwie osądzonej młodzieży. Komentarzem do tak pojętej równości wobec ślepego prawa jest krótka scena. Jurkowi znajomi ze studiów zasłaniają oczy, parodując w ten sposób postać temidy. Niemniej dziwnym przypadkiem jest oficer dyżurny milicji, Wiesław Gołas. O dziwo podobnie jak Jurek jest on studentem prawa, który w trakcie służby na komisariacie uczy się kodeksu Hammurabiego, szczerze podziwiając jego twórcę. W telewizji słychać z kolei o procesie sądowym, w którym wziął udział prokurator i obrońca w jednej osobie. Swoistym podsumowaniem ułomności prawa jest skierowane do Teresy wyznanie Jurka. Wyłupujemy sobie oczy, łamiemy ręce, wyrywamy serca, chowamy w domach trupy. To wszystko nie zwalnia mnie od prawnej odpowiedzialności za mój czyn, tylko widzisz, jakoś innej sprawiedliwości nie zaznałem w swoim życiu, a omylność tej jest nam dostatecznie znana. Nieskuteczność prawa karnego nie zwalnia bohatera z zakodowanego wewnętrznego poczucia, że obowiązuje go jeszcze prawo moralne. Świat w zabiciu ciotki Grzegorza Królikiewicza to rzeczywistość nasycona symbolami chrześcijaństwa. Jurek nosi na szyi krzyż, na cmentarzu widoczna jest mozaika z Jezusem Chrystusem, ciotka Teresy jest prawdopodobnie zakonnicą, ciotka Emilka żegna się w chwili strachu, mistyk Gustaw Holubek wita Jurka słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a chłopak odpowiada – na wieki wieków Amen. Istotną rolę odgrywa chrześcijańska spowiedź. To najpierw księdzu Jurek wyznaje swoją winę, a dopiero później Teresie. Cytując formułkę spowiedzi, więcej grzechów nie pamiętam. Oto kiedy chłopak był u spowiedzi, dopytuje się także ciotka. W chrześcijaństwie, poza wyznaniem grzechów, w konfesjonale przed kapłanem, Akt pokuty i spowiedź powszechna następują w trakcie każdej mszy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Właśnie odczucie, że myśl o zabiciu ciotki jest grzechem, powoduje, że Jurek rozpoczyna grę, w której może ponieść konsekwencje zarówno prawne, jak i moralne. Fakt, że zabija ciotkę Louise w myślach, nie stanowi o tym, że jego czyn jest mniej moralnie szkodliwy niż realne zabójstwo. Jurkiem, identyfikującym się ze zbrodnią, powoduje strach przed karą fizyczną, ewentualnym więzieniem i karą śmierci oraz degradacją duchową, a nawet piekłem. Dlatego bohater wielokrotnie stara się wyznać prawdę o dokonanej zbrodni. Po prowokacji jaką była nieudana spowiedź w kościele Jurek szuka ukojenia w świeckich wyznaniach. Przybierają one formę bełkotliwych monologów w czasie pijatyki z kolegami, czy też okrzyków o zbrodni w trakcie jazdy Karawanem, jak i poważnego, samoświadomego wyjawiania grzechu przed Teresą. Tajemniczą postacią, z którą bohater rozmawia o swoim czynie, jest mistyk. Po raz pierwszy pojawia się on w filmie podczas spowiedzi Jurka. Mężczyzna wrzuca monetę do figurki aniołka, a następnie leży przed nią krzyżem. Postać staruszka i aniołka odnajdziemy też w jednym z wierszy Andrzeja Bursy. Gdy ci się wszystko znudzi, spraw sobie aniołka i staruszka. Gra się tak. Podstawiasz staruszkowi nogę, że wyrżnie mordą obrók. Aniołek spuszcza główkę. Dasz staruszkowi pięć groszy, aniołek podnosi główkę. Wylejesz staruszkowi na głowę nocnik, aniołek spuszcza główkę. Powiesz staruszkowi szczęść Boże, aniołek podnosi główkę. I tak dalej. Rozważania na temat dobra i zła mają swoją kontynuację w więziennej celi. W chwili drugiego spotkania Jurka z mistykiem Trafił on do celi za kradzież złotej ręki z kościoła kapucynów. Rozmowa, której tematem jest uniknięcie przez świętokradcę konsekwencji karnych, ma też aspekt moralny. Zdaniem mistyka, istnienie dobra jest równoznaczne z działalnością zła. Skoro Bóg ustanowił świętość, ustanowił również świętokradców. Skoro u fundamentów religii leży legenda o morderstwie, muszą istnieć mordercy. Przekonuje. Świętokradca jest więc samozwańczym kapłanem, który nie tylko nie potępia Jurka za dokonane morderstwo, lecz daje mu rozgrzeszenie, ze śmiertelnego grzechu czyniąc zasługę. Ostatnią szansą na moralne ocalenie Jurka jest, jak się zdaje, niewinna i dobra Teresa. Chłopak nie tylko wyznaje jej swój grzech, ale epatuje wybrankę widokiem ukrytych w wannie zwłok. Pomimo tych demonstracji, dziewczyna po krótkiej chwili moralnych rozterek przyłącza się do mordercy. Para wybiera się na sielski spacer po lesie, czerpiąc perwersyjną przyjemność z rozważań, jaka część ciotki jest wniesionej przez nich paczce. Truchło ciotki nie jest już czymś wstydliwym. Teresa wydaje się traktować je wręcz jako swoisty owoc ich relacji. Idilli. Nie psuje nawet pojawienie się dziwnej postaci, będącej prawdopodobnie współczesnym wyobrażeniem strażnika Edenu, archanioła Michała z gorejącym mieczem. Zostaliśmy wypędzeni z raju, trzeba się będzie uczyć języków obcych, zauważa Jurek, po czym zaczyna wraz z Teresą deklamować wiersz: Twój ojciec pali fajkę. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie, otworzy ci ono okno na świat. Gdy będziesz siedział na Broadwayu w barze piękniejszym niż oczy szatana, wtedy spytają cię niezawodnie: Czy twój ojciec pali fajkę? Wtedy odpowiesz: Yes, my father smokes the pipe. Ćwiczenie języka angielskiego jako reakcja na wygnanie z raju. Ale też przypomnienie biblijnego pomieszania języków jest oczywistym żartem, podkreślającym lekceważący stosunek pary do zbrodni i jej konsekwencji. Teresa jest nawet wdzięczna chłopakowi za wciągnięcie ją w tak niezwykłą sprawę: chce służyć Jurkowi Mordercy. Fascynacja złem kończy się zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem chłopaka. Mówię delikatnie, żebyś nie zwariowała. Teresa wpada w amok. Nie mogąc uwolnić się z rąk trzymającego ją na uwięzi Jurka, ciężar spadającej na nią kary podkreśla ustylizowanie ujęcia na cytat z obrazu krzyk Edwarda Müncha. Scena spaceru po lesie i topienie paczek jest metaforą grzechu pierworodnego popełnionego przez pierwszych ludzi oraz grzechów, których dopuszczają się współcześni ludzie. Przestrogę przed karą. Jaką ma być piekło stworzone przez chłopaka w swoim umyśle, przedstawiają Jurkowi ksiądz w trakcie spowiedzi oraz ciotka. Oboje powtarzają nieomal te same słowa. Strzeż się, bo ty zakochałeś, tu zaczyna swoją wypowiedź ciotka, się w swojej wyobraźni, a najgorsze, najstraszniejsze, ciotka, piekło to jest właśnie takie. Że myśl o zbrodni toczy się w tobie jak koło i trwa w powtórzeniach, i chociaż potem sumienie twoje patrzy na to wód ręce, to wola twoja nie może już zatrzymać ruchu powtórzeń. To jest właśnie piekło. Wielcy ludzie to ci, którzy zwyciężają piekło własnej wyobraźni. Jurek, dla którego eksperyment z wyobraźnią stopniowo staje się koszmarem, na pewnym etapie nie jest w stanie zatrzymać eskalacji swoich myśli. Kresem niebezpiecznej zabawy jest regres w zwierzęcość i dotknięcie tabu kazirodztwa. Bohater tak daleko zabrnął w swoich fantasmagoriach, że nawet gdy ciotka rzeczywiście wraca z wakacji, nie może on uwierzyć w jej powrót. W zabiciu ciotki, bohater ponosi karę za zbrodnie w myślach tak samo, jakby popełnił prawdziwe morderstwo. Warto zastanowić się, jaka jest moralna odpowiedzialność reżysera za stworzenie filmu o zbrodni. Czy realizacja zabicia ciotki może być grzechem? W chwili, w której Jurek zamierzył się młotkiem na ciotkę Louise, w jego umyśle zrodziła się mordercza myśl i to ona, zdaniem twórcy filmu, powinna być penalizowana. Choć czymś niemożliwym jest zbadanie intencji reżysera w momencie podjęcia decyzji o realizacji dzieła, niewątpliwie zasadniczym tematem zabicia ciotki są rozważania o mordzie i jego konsekwencjach. Gdyby Grzegorz Królikiewicz zrealizował zabicie ciotki kierowane zbrodniczą intencją, planując zainfekowanie umysłów widzów agresją wobec najbliższych, wówczas można by mówić o grzechu, jednak filmowa opowieść o zbrodni okazuje się moralitetem. Zabicie ciotki jest zatem współczesną przypowieścią o zbrodni, pokucie i nawróceniu. W dydaktycznym zakończeniu filmu, po ekspiacji Jurka, zabita w myślach ciotka wraca z wakacji. Wszystko wskazuje na to, że młodzieniec wraz z ukochaną ciocią będą żyli w symbiotycznym związku. Albo jest to jeszcze jeden z powrotów tak charakterystycznych dla narracyjnej konstrukcji fabuły. Aby w pełni ukazać moralizatorski wymiar zabicia ciotki, warto rozkodować ostatnie ujęcie filmu. Ukazano w nim ułożony na czerwonym suknie wykonany ze stali szewski młotek. Jest to pokazowy egzemplarz, podobny do tego, w jaki zamieniał się zwykły młotek, którym Jurek miał na początku filmu zabić ciotkę. Młotek, banalny i powszechnie dostępny przedmiot w filmie staje się narzędziem zbrodni oraz metaforą grzechu. Młotki pojawiają się w filmie wielokrotnie. Jeden z nich wisi nawet przy habicie franciszkanina. Wszystkie nawiązują do tego ukazanego w ostatnim ujęciu archetypu. Zdaniem Grzegorza Królikiewicza ma on podkreślać, że zawsze istnieje możliwość spełnienia zbrodni przez każdego z nas. Ukazany w ostatnim ujęciu młotek to ostrzeżenie, którego żaden z widzów zabicia ciotki nie powinien zlekceważyć. Cały czas myślę o telewizji, telewizorze, w tym ciasnym mieszkaniu bohatera, o tym oknie na świat, nagiej prawdzie komunikowanej przez spikerkę, sprawiedliwości triumfującej, o komunikatach na dworcu, rozregulowaniu czasu. Wszystko to wprowadza w przestrzeń poza kadrem, w rzeczywistość społeczno-polityczną, która się wykoleiła, której nie można pokazać. Pokolenie Andrzeja Bursy, pokolenie Grzegorza Królikiewicza, uważał, że tylko kilka miesięcy przeżył na wolności w 1939 roku, pokolenie Roberta Herubina. Nawet nazwisko Herubin wpisuje się w tą linię pokoleń jako swoisty anioł zagłady. Na szczęście jest tylko człowiekiem, który na swój sobie możliwy sposób, poecie, walczy o siebie. Bursa dedykuje zabicie ciotki wszystkim tym, którzy stanęli kiedyś przerażeni martwą perspektywą swojej młodości. Królikiewicz intencje tego motta wpisuje w swój film, czytał Robert Herubin.